Witam Was wszystkich na megadyskont.pl. W tym odcinku chcę pokazać dość duży samochód, a jest to ciężarówka z kontenerem i pompą powietrzną. Ciężarówka składa się z kabiny i z lawety, na której znajduje się kontener, który będzie podnoszony, ale za chwilę o tym opowiem. Teraz spójrzmy na kabinę. Mamy tutaj bardzo dużo świateł, grill, napis MAN, czyli nazwa tej ciężarówki. I mamy nazwę serii Dicky Toys, czyli Air Pump Action. Przednia szyba jest czarna, tak samo dwie boczne. Po bokach znajdują się lusterka, wysoko zamontowane, tak żeby kierowca widział, gdzie jedzie. Na samej górze mamy szyber dach, a także dwa pomarańczowe światła i jedną pompę. Zarówno na kabinie, jak i na kontenerze znajdują się kolorowe naklejki z różnymi napisami, szczególnie z napisami, z nazwami tej ciężarówki. Na czerwonym kontenerze jest naklejka z recyklingiem i tutaj po bokach mamy ostrzegawcze naklejki. Cała ciężarówka porusza się na 6 dość dużych kołach. Zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Tutaj mamy oczywiście kabelki, które będą uruchamiały nam pompę. Pewnie zdążyliście zauważyć, że z boku mamy taką dźwignię, która nam umożliwi rozładowywanie tego kontenera. Kontener znajduje się w tym momencie na lawecie. Jest on zaczepiony łańcuchami do takiego żurawia, który będzie uruchamiany za pomocą pompy. Teraz na chwilę pokażę Wam, jak to się porusza. No i zaczynamy zabawę. Jeżeli dźwignia przesunięta jest w stronę czerwonej strzałki, możemy naciskać pompę na górze samochodu i nic się nie stanie. W tym momencie jest założona blokada. Musimy teraz przesunąć w stronę zielonej strzałki i naciskając przycisk pompy, przesuwamy kontener. Możemy go teraz wyładować albo coś do niego wrzucić. I z powrotem przesuwamy go na lawetę. I teraz, żeby położyć do końca kontener na lawecie, należy przesunąć w stronę czerwonej strzałki. I mamy już postawione. Kontener się nie ruszy. Będzie to bardzo trudne. I z powrotem naciskamy na zieloną, przesuwamy tą wajchę. I przesuwamy w tym momencie kontener. Powiem tylko, że w zabawie oczywiście możecie w tym kontenerze przewozić nie tylko rzeczy do recyklingu, ale możecie wkładać również swoje zabawki i przewozić je tą dużą ciężarówką. To od Was zależy, co załadujecie do tego pojazdu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten samochód. Jeżeli tak właśnie było, to możecie go kupić na megadyskont.pl. Do zobaczenia.